Wspaniałe przesłanie Boga dla ciebie na dziś, drogi synu, droga córko, jestem tu ponownie, aby ci pomóc. Opowiedz mi o swoich problemach i zostaw wszystko mnie. Widzę, że jesteś bardzo słaby i bez energii, czujesz, że nie możesz już dłużej. Straciłeś ochotę iść do przodu, jesteś wypalony i czujesz, że przegrywasz bitwę i schodzisz z niekończącego się zbocza. Ale dziś znowu jestem tutaj, aby ci pomóc, aby uratować cię od strasznej burzy problemów, które sprawiają, że jesteś niespokojny i przygnębiony. Przyszedłem, aby uwolnić cię od szarych chmur, które zakryły twoją ścieżkę i które uniemożliwiają ci zobaczenie jasnego światła słonecznego. Nawet czując zimną bryzę i otaczającą cię ciemność nocy, nie przestawaj iść w kierunku moich ramion. Proszę was, abyście zrobili coś innego niż dotychczas i przyszli do mnie, aby płakać u moich stóp, bez trzymania w sercu udręki z powodu braku miłości ze strony innych. Pomogłam mu w gorszych sytuacjach i wybaczyłam mu, kiedy wołał do mnie z wiarą i skruchą, bo wiem, że jego dusza bardzo cierpiała. Masz w sobie głęboki ból i czuję, że każdego dnia pogrążasz się coraz bardziej w otchłani udręki i bólu? Ale nie wszystko stracone, mój synu, moja córko. Jestem tu ponownie, aby ci pomóc, bo jesteś dobrym synem i dobrą córką, którzy łatwo się gubią, kiedy nie dotrzymują słowa. Pamiętaj, że już pomogłem ci wyjść z tego okropnego momentu kryzysu, kiedy nie miałeś już siły walczyć i powiedziałem ci, żebyś się nie poddawał. Wołajcie do mnie z wiarą i ufnością, bo znam sytuację, która was dusi. Noce są długie i bolesne z powodu problemów, które przynoszą tylko smutek i udrękę. Czasami czujesz, że twoje życie jest stracone, ale dzisiaj mówię ci, że nie wszystko jest stracone. Jestem twoim ojcem i przyszedłem, aby ocalić cię od wszelkiego zła, przed którym stoisz. Stawiajcie czoła przeszkodom, bo jestem z wami i razem zwyciężymy. Kocham cię. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce i duszę, podziel się nią z innymi, aby im pomóc. Subskrybuj nasz kanał z błogosławieństwami i zostaw swoje amen Bogu w komentarzach. Niech cię Bóg błogosławi.